No i to był, kurczę, mecz. Mecz dwóch kozaków, ewidentnych. Chociaż głupio trochę, że tak mocno nam się przedłużył, bo te wymuszone przerwy w tym spotkaniu nieco irytowały oraz sprawiały, że tempo tych zawodów było mocno szarpane. No i zresztą ten film się przez to też opóźnił. Przepraszam ciebie. Lech Poznań zwyciężył dziś z Górnikiem Zabrze 2-1 w meczu, który przez dłuższy fragment był nieco senny i nie obfitował w akcje klarowne. Jednak sama końcówka wszystko nam zrekompensowała, bo mimo wyniku mecz ten był wyrównany i obie ekipy zaprezentowały się na swoim poziomie. Bramkę zwycięską dla Kolejorza trafił dzisiaj w 99 minucie Antonio Milić. Pierwszą natomiast Nika Kwekweskili po pięknym uderzeniu z dystansu, a wcześniejszej genialnej sytuacji Amara Las Pereirą. Ogólnie Lech miał w tym meczu lekką statystyczną przewagę i częściej był przy piłce od rywala, jednak nie przekładało się to na klarowne okazje, bo niewidoczni byli dzisiaj chociażby Kamiński czy Isak, najlepsi byli jednak chyba bardziej defensywni zawodnicy Lecha, jak Salamon, Milić czy Pereira, którzy przez praktycznie całe to spotkanie bardzo sumiennie bronili, no może z lekkimi wyjątkami, bo w końcówce mimo wszystko dali nieco rywalom pole do popisu. Kozacko bronił dziś Bednarek, dzięki któremu Lechici nie stracili co najmniej 3 goli w końcówce tych zawodów, bo wybronił m.in. Patelnię Podolskiego z końcówki. I powiedzmy sobie szczerze, nie był to łatwy mecz Lechitów, bo w końcówce wydawało się, że będzie remis. Jednak nieustępliwość i wyrachowanie sprawiły, że Kolejorz podnosi się po ostatnim słabym występie w Radomiu i odskakuje drugiej pogoni Szczecin na 4 punkty. Dzięki czemu KKS spędzi tę zimę jako pewny lider, który mu się przy okazji w pełni należy. Bo to, co cechuje ewentualnych mistrzów, to umiejętność wygrywania meczów trudnych. I takich, które nie układają ci się najlepiej. Bo dzisiaj zespół z Poznania musiał gonić wynik, co całkiem rzadko zdarzało się w tym sezonie przy ulicy Bułgarskiej. Bo jak teraz sobie nawet myślę, to przypominam sobie, że bodajże tylko z Pogonią Szczecin im się to jeszcze zdarzyło w tym sezonie. Wówczas efektownie wyrównał Tiba, natomiast tutaj Lechitom udało się jeszcze zdobyć 3 punkty, także chwała im za to. Natomiast jeśli chodzi o Górnika Zabrze, jest mi naprawdę mocno szkoda tego zespołu po tym meczu. Bo w ostatnich starciach ta drużyna prezentowała się naprawdę wyśmienicie. Zresztą przypomnę, że jest to jak dotąd jedyny zespół, który pokonał Raków Częstochowa na jego obiekcie. Jednak koniec końców zabrakło tej drużynie koncentracji w ostatnich minutach. A tak to naprawdę piękną akcję bramkową rozegrali dzisiaj przyjezdni. To, co poklepali sobie Dadok z Nowakiem, to wow. W ogóle ostatnio to, jak rośnie nam Robert Dadok w tej lidze, to jest coś pięknego. Przy okazji przez większość spotkania Podolski był nieco nieaktywny, jednak uaktywnił się w samej końcówce. Bo to, jak przede wszystkim dochodził do sytuacji i rozdawał piłki, było naprawdę imponujące. Na pewno można mieć do niego zastrzeżenia, że nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Bednarkiem, bo wydaje mi się, że gdyby to wykorzystał, to Górnicy wywieźliby 3 punkty dzisiaj z Poznania. No ale tak to już w piłce bywa. Poza tym po stronie zespołu przyjezdnych świetnie zagrał dzisiaj w środku pola Mwondo, który naprawdę świetnie rozdawał piłeczki swoim kolegom i naprawdę czuł się z nią pewnie przy nodze. Dodatkowo uważam, że mimo porażki świetnie zaprezentował się dzisiaj blok defensywny, bo Lechici koniec końców, porównując to spotkanie do innych domowych meczów Lecha w tym sezonie, stworzyli sobie naprawdę mało sytuacji podbramkowych. Dodajmy do tego fakt, że na samym początku tego spotkania Janickiego zmienił Szymański, który zresztą ponownie zagrał bardzo obiecująco, no to pokazuje nam to naprawdę dobrą dyspozycję w defensywie tego zespołu. Po tym spotkaniu, tak jak mówiłem, Lechici zostaną na pierwszym miejscu przez całą zimę i mają 4 punkty więcej od drugiej pogoni, natomiast Górnik Zabrze po tym spotkaniu jest na 7. miejscu w tabeli i ma 28 oczek. Ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednim filmie, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 5000 subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną i informuję o tym, co dzieje się na kanale. I zapraszam na Instagrama, gdzie zbieram 500 obserwujących. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, nie życzę wam jeszcze wesołych świąt, bo będziemy się widzieć w środku tego tygodnia, bo kilka meczów z tej kolejki wydaje mi się, że jeszcze omówię. Natomiast chciałbym wam życzyć przyjemnego tygodnia i widzimy się wkrótce, czyli jutro najprawdopodobniej. Cześć!